Jesteśmy w szkole podstawowej numer 54. Ze mną pan Dariusz Laksa, pani Agnieszka Walczuch i pan Grzegorz Czajka. Proszę powiedzieć, w jaki sposób dzisiejsza impreza Agora Kids Cup została zainicjowana? Głównym inicjatorem akcji była Agora oraz Polonia Bytom. Dzieci bardzo chętnie biorą w dzisiejszym turnieju udział, grają o Puchar Agory. Dzisiaj w naszej szkole jest jeden z turniejów eliminacyjnych. Finał odbywa się w niedzielę w Centrum Handlowym Agora. Myślę, że to jest dobry sprawdzian dla umiejętności naszych maluchów. Wiele z nich uczęszcza w naszej szkole do sekcji piłki nożnej. Również grają w swoich rocznikach w Silesii Miechowice, w Polonii Bytom. Jest to dla nich przede wszystkim dobra zabawa, sprawdzian swoich umiejętności dotychczasowych. No i fajne na sportowe spędzanie czasu przede wszystkim. Jakie jeszcze inne dyscypliny sportowe Państwa szkoła proponuje swoim uczniom? No, generalnie jesteśmy jedyną podstawówką w Bytomiu, która ma basen, więc uczymy się pływać. Dzieci, które się nauczą pływać w szkółce pływackiej Delfinek, potem odsyłamy do UKS-u i już trenują na Chorzowskie i potem reprezentują miasto na zawodach. Oprócz pływania wiem, że dzieją się też inne rzeczy. Czy może pan troszkę przybliżyć ten temat? Jak najbardziej. W szkole jest pełnowymiarowa sala do judo. Jest cała wyłożona matami, także na tej sali odbywają się treningi miejscowego tutaj szkolnego klubu Delfinek. Jest to sekcja judo, dzieci jest sporo, trenują ciężko i są z tego efekty. Jest tam wielu medalistów z mistrzostw Bytomia i dużo dzieci zapowiadających się na talenty sportowe, gwiazdy. Bardzo dziękuję.